słowa ma pan Laser Dash Legendary. Obiecałem wam, że na becie 0.71 w Stumble Guys pokażę wam nową mapę jako jedyny w Polsce. I jeżeli obejrzycie ten odcinek w całości, to na pewno dowiecie się, jak wygląda i o co w niej chodzi. Natomiast my jeszcze, słuchajcie, do odblokowania mamy całkiem sporo skinów czy emotek, tańców, wiecie, kroków totalnie za 0 zł, jako że jest to beta 0.71 i dzisiaj oczywiście chciałbym wszystko odkryć. Chciałbym wszystko, słuchajcie, odblokować i yo, prawie był, słuchajcie, ten wielki kulturysta Mariusz Pudzianowski. Natomiast tutaj mamy mecha patriota mityczne. Dołącz do teamu Sigmowników. Wejdź na koniec sklepu w Stumble Guys i wpisz kod ABRA. To są tylko 4 litery. Aby ryA, a dzięki temu polski kod zyskuje na sile i pnie się w górę, bo jesteśmy na 8 miejscu na świecie, a możemy być na przykład lepsi od Hiszpanii czy Brazylii. Wystarczy, że wpiszesz kod ABRA i powiesz o tym swojemu znajomemu. Fajna skóreczka, opowiadałem wam wczoraj, że niektóre mi się podobają, niektóre mniej. Wiadomo, że to jest skin typowo pod Amerykańców, natomiast mnie osobiście się nawet podoba. Jest bardzo ciekawy, dość podobny do mecha goblina, ja bym mu dał 8 na 10. Dobra, dawajcie, słuchajcie, zakręćmy sobie jeszcze kilka razy, znajdźmy jakąś naprawdę tłustą skórkę i wtedy, słuchajcie, odpalamy nową mapę. Nie ma co przedłużać, ja oczywiście nie będę, słuchajcie, was oszukiwał. Mówiłem, że dzisiaj będzie nowa mapa Blogdash, więc oczywiście ona będzie. Natomiast tu mamy, słuchajcie, skin bliźniaki, tak, bliźniąt, no chyba tak. I to jest dość ciekawe, bo zawsze, słuchajcie, te zodiakalne skiny były w tym samym kolorze, paternie i tak dalej, ale tutaj się, słuchajcie, mu obraca głowa i czekaj, on ma z tej strony taką, a z tej taką, rozumiecie? I teraz można w nieskończoność, słuchajcie, sobie tak robić. Ej, fajne, to mi się, słuchajcie, naprawdę całkiem podoba. On, słuchajcie, w ogóle jedna strona jego, popatrzcie, jakby tutaj pióro puszu, jakkolwiek to powiedzieć, jest cała złota, a druga taka nie do końca. Mega ciekawy skin, 9 na 10. Serio, jest fajny. Dobra, w takim razie, słuchajcie, odpalmy sobie na razie jednorundowca właśnie nowej mapeczki. Wydaje mi się, że tutaj oczywiście z botami wcale nie musi trwać to długo, ale się o tym przekonamy za chwilę. A czy ty już jesteś w teamie Abrowników i masz własną czapkę z daszkiem Abra Team? Napisz o tym w komentarzu, bo naprawdę to jest bestseller i warto się tym zainteresować na www.abra.ty. Wiadomo, pierwsza linijka w opisie i pamiętajcie, że do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis, gdzie w sumie ja sam jestem w tej czapce. Beka. No dobra, pokaż to, Laser Dash Legendary. O wow, dobra, sam wygląd mapki, słuchajcie, się od siebie różni. Popatrzcie, jeden laser jest zielony, drugi niebieski. Wow, tu jest stoper, są dodatkowo, słuchajcie, klocki. Czyli nie gadaj, że te lasery dopiero po jakimś czasie wjeżdżają. O kurde, no to to się robi wyjątkowo ciekawe. Mamy, słuchajcie, latające bloki wokół. Mamy w ogóle laser na ziemi. O co ty gadasz? Okej, nie spodziewałem się, że to jest coś takiego. Nie spodziewałem się, że to jest coś takiego. Ej, dobra, to jest wyjątkowo porąbane. Patrzcie na to, patrzcie na to. Normalnie musisz przez to przeskoczyć. O wow, ej, to jest najlepsza mapa w ogóle, jaka istnieje. Jakby, w ogóle nie ma rozmowy, słuchajcie. Nie ma rozmowy, to jest w ogóle, ja cię kręcę. O co tutaj chodzi? Bardzo bym chciał, słuchajcie, móc to odpalić na przykład samemu i wtedy, słuchajcie, to potestować, bo to jest za mocne. Serio, jakie ładne jest tutaj tło. Jakie ładne to jest w ogóle. Ej, wszystko, słuchajcie, wszystko. No popa, ej, to jest za grube. To jest za grube, jaki to jest. Tu na przykład jest laser na tym? O wow. O wow, ej, nie wiem, jak to skomentować, bo to jest najlepsze, co ja widziałem w Stumble Guys. Słuchajcie, jeżeli to nie przywróci świetności Stumble Guys, to ja nie wierzę, ej. Czegoś takiego nie było. Jako że jest to gierka eliminacyjna, to pewnie w jedną osobę nie mogę tego wybrać, prawda? W dwie mogę, w jedną nie. Ale trzeba będzie, słuchajcie, zagrać 3 rundowca takiego, bo to jest naprawdę grubo porąbane. Można narzekać na zmiany w Stumble Guys, że skórek jest za dużo, że mapy są jakieś średniowieczne, ale to jest coś, o czym marzył każdy gracz w Stumble Guys jeszcze rok czy dwa temu. Ja cię sunę, nie macie pojęcia, jakie to będzie grube pod kątem grania z graczami, pobijania rekordów i tak dalej. Realnie, jakie to jest potężne, dobra, sama mapa jest piękna. Jakby wszystko to, słuchajcie, wygląda znacznie lepiej niż na zwykłym Blogdashu, te kolory, te, słuchajcie, chmurki, latające, wszystko. Kurde, ty masz lasery już tutaj na start. Masz stoper, ty nie musisz się. O, to trwało całkiem długo, aż 6 sekund. Ty nie możesz się bujać z jakimś liczeniem. Ty masz wszystko podane na tacy. Ja nie mogę, ej, piękne. To jest autentycznie, słuchajcie, przepiękne moim zdaniem. Dobra, możecie powiedzieć, że ja mam jakąś sztuczną, udawaną reakcję. Nie, po prostu jako gość, który nagrał, słuchajcie, ponad 1000 filmów ze Stumble Guys. Mam, słuchajcie, w tej grze 1000 godzin. Dopiero mam produkt, nazwijmy to produktem, czyli mapę, która jest niepodważalnie 10 na 10.
Serio, to jest kosmos. To jest kosmos. Ja jedyne, na co naprawdę liczę, to że dzięki temu bardzo dużo ludzi wróci do Stumble Guys, jak już to wyjdzie, słuchajcie, oficjalnie, bo to jest zbyt piękne. To jest zbyt piękne. Każdy, kto naprawdę narzekał, że Stumble Guys umarło, powinien zagrać w tą mapę. Wow. Wow, ja wiem, na botach tego nie widać. Na botach to się dzieje oczywiście za mało, tak? Ale gdyby tutaj na przykład, słuchajcie, wziąć Wojana, czy właśnie wziąć Juli, miałem wziąć Juli, słuchajcie, miałem dzisiaj wziąć Juli, czyli moją dziewczynę i z nią zagrać. To kurde, na przykład 3 minuty unikasz laserów, rozumiecie to? Nice. Nice, naprawdę. I to, że słuchajcie, na przykład te lasery, no są na przykład ten niebieski. Na dole, słuchajcie, patrzę, tam jest jakiś prąd. Kurde, ale grube. I patrzę teraz to. Próbowałem na przykład przez to przeskoczyć, bo teraz musimy to potestować, czy da się przeskakiwać przez takie małe lasery. Naprawdę to jest grube. Oj, ja to jeszcze chcę sprawdzić na milion sposobów, przysięgam. Ale zanim to zrobimy, to dawajcie, musimy pokręcić sobie tym kołem, musimy pozdobywać sobie trochę tych skinów i tak dalej. Słuchajcie, to koło będzie tylko przez ten odcinek, że już jutro niestety, słuchajcie, odcinka z tego koła wrzucić nie mogę. Zostało 21 godzin, co nie? Więc ja bym chciał, słuchajcie, dzisiaj wykorzystać to wszystko. Chciałbym, słuchajcie, mieć wszystkie skiny. Chciałbym mieć wszystkie tańce. Chciałbym, słuchajcie, okej, akurat mapę to będę mógł grać ile mi się podoba, więc może jutro, słuchajcie, zrobię na przykład odcinek z samej tej mapy właśnie z Julii. Co myślicie? Bo to jest piękne. To jest piękne. Ja potrzebuję wziąć człowieka, z którym na tym zagram po prostu. Serio, po prostu takiego ziomala, typu właśnie Juli, która założy taką czapkę Abra Team. A czy ty masz już swoją czapkę Abra Team? Wariacie, wbijaj na www.abra. E, ty musisz ją mieć, stary, musisz. Patrz to, Belly Dancer nie ma. I dlatego jest takim średnim skinem chyba. Nie, no dobra, totalnie bez beki mi akurat ten Belly Dancer nie siedzi. Ja teraz, słuchajcie, zrobię coś takiego, że biorę jedną rundę i będę chciał, słuchajcie, potestować, przez jakie kształty mogę przeskoczyć, a przez które mi się to po prostu nie uda. Dobra, dobra, teraz tak. Wiemy, że tu są bloki, tak jak na Laser Dashu, takim tym pierwszym. Wiemy, że tutaj są, słuchajcie, niektóre lasery takie mega S, a niektóre to są na przykład takie X-y. I przez tego X-a oczywistym jest, że nie da się przeskoczyć, ale ja postarałbym się, słuchajcie, jakoś tak poszukać różnych konfiguracji, że może się uda przeniknąć. Zobaczymy, słuchajcie, jak one się tu pojawią. I patrzcie, jakie to jest ciekawe, że na przykład tutaj start tej mapki jest jak na totalnie zwykłym Laser Dashu. Nie ma żadnych pionowych czy jakichś takich poziomych tych laserów. Dopiero na przykład, o, po 20 sekundach, co nie? A na poprzedniej gierce były na przykład od razu te lasery. Ciekawe, czy na przykład tych laserów może być gęściej, może być na przykład mniej, czy to będzie ewoluowało po prostu. To jest wyjątkowo ciekawe. No dobra, tutaj tak czy inaczej nie widziałem takich laserów, przez które, słuchajcie, byłby problem przeskoczyć, a bardzo, słuchajcie, chciałbym je znaleźć, tak jak już mówiłem. Został, słuchajcie, jakiś jeden koleś, który właśnie odpada, więc nawet mi się, słuchajcie, nie uda. Próbujmy jeszcze raz znaleźć ciężkie lasery do przeskoczenia. Dobra, jeszcze raz. Bo te laserki, słuchajcie, tutaj są. Mówimy o tych X-ach, prawda? I to nie muszą być X-y, to może być jakaś inna konfiguracja. My jeszcze nie wiemy wszystkiego. My widzieliśmy tylko pionowe, tylko kwadratowe i tylko X-y. A tutaj może, słuchajcie, być, nie wiem, coś po ukosie walniętym, w zależności od tego, na przykład po której minucie one będą się na przykład pojawiać. Tutaj te pionowe, no to widać, że one tych botów to, słuchajcie, rozwalają tak, o. Dobra, tu w ogóle ktoś ma tego skina Pac-Mana. Znaczy, to nie jest Pac-Man, ten duszek z Pac-Mana, ale naprawdę jest fajny. Dobra, tu idzie, słuchajcie, zielony laser i widzicie, jak te lasery się łączą jeden z drugim, to naprawdę to już nie jest aż takie S. Znaczy, o Jezu, dla prawdziwego człowieka to jest strasznie S, ale już dla jakiegoś tam bota to może nie być właśnie takie proste, co nie? Dobra, jest ten Stumble Guy i słuchajcie, co on odwala? Błagam, weź to przejdź. Nie, no on tego raczej nie przejdzie. No nie, stary. Stary. Dobra, jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz zapolujemy na te laserki, widzowie. To się musi dzisiaj udać. O, patrz, papa. W pierwszym rzędzie gość ma tego gościa z dreadami. To jest nowy skin. Tutaj gość go ma. Okej, on jest z tej bety. I boty mają tego skina. Nieźle, no bo tam Blanka D to jest chyba bot jednak mimo wszystko, co nie? Tutaj nie ma, słuchajcie, graczy na tej becie. Tutaj w ogóle dostęp do tej bety ma mega mało osób. Kiedyś to miało więcej, teraz jakoś mniej. Dobra, tak czy inaczej, a tutaj idzie zielony laserek, spoko, taki sam jak tutaj idzie, no nie? Ten, tylko że ten się rusza, a tamten drugi się nie rusza, wiadomo o co chodzi. Dobra, teraz tak, dajcie właśnie dobre laserki, dajcie dobry laserek, bo oni tutaj odpadają, to mi się nie podoba. Ja chcę, słuchajcie, dobry laserek tutaj przetestować. Kurde, no nie taki laser. Yo! Ej, oni nie chcą się, słuchajcie, posłuchać. Oni nie chcą mi iść tutaj na rękę. Dawaj takiego X-a. Dawaj X-a. No już mieliśmy dzisiaj X. O kurde! Co to jest? Co to jest za konfiguracja?
No dobra, ja się nie dziwię, że boty tego nie przechodzą. To jest naprawdę porąbane. To jest bardzo skillowe. Dobra, dobra, wiemy, że te laserki potrafią robić bardzo zwariowane konfiguracje i będziemy szukać zaraz kolejnych takich konfiguracji. Ale zanim to, dawajcie, pokręcimy sobie tutaj. O, nowe kroki, nice. Dobra, pokaż te kroczki, bo ja pamiętam, jak wczoraj je oglądaliśmy, że to wygląda jak kroki dinozaura. Talon Steps, ej, dosłownie to wygląda jak kroki dinozaura. Ciekawe. No dobra, ale my jedziemy dalej, słuchajcie, bo tych skinów trochę zostało właśnie. Zaraz wejdziemy w kategorię dostosu i zobaczę jeszcze, ile ich zostało, bo nie aż tak dużo, słuchajcie, nie aż tak dużo, ale jednak w tej becie chyba było z 15-20 nowych skinów, coś w ten deseń, no nie? Więc całkiem nie mało. Dobra, pokaż polecane, czyli tak, jeden gość, drugi gość, trzeci gość, czwarty i piąty, bo te to są jakieś zbagowane. No to tak, słuchajcie, tego na pewno chcę mieć i chcę go przetestować, muszę to po prostu zrobić. Laleczka Chucky też jest niezła, na tych gościach mi nie zależy aż tak, a ten wygląda świetnie pod tego blokdasza i chciałbym to sprawdzić. Wiadomo, każdą skórkę chciałbym zobaczyć, no nie? Dlatego musimy kręcić tym bardziej. Proste? Proste. Wiadomo, jedźmy w takim razie, słuchajcie, jedźmy. O! Zapowiada się... Grubo, no dobra, go akurat mamy, słuchajcie. Konwertujemy sobie to na 500 dolarów. Spoko, no nie narzekam, słuchajcie. 500 dolków to nie jest wcale tak mało. Wiadomo, o co chodzi. 500 żetonów z tego powstaje, a na becie ja i tak mam tego nieograniczoną ilość, więc olać to. Okej, tego skina też już mieliśmy. No to kręcę, potem mam ręce. A wykorzystajcie z kodu Abra w Summer Guys. Pamiętajcie o tym, że w ogóle, słuchajcie, my lecimy po miejsce 7 na świecie. Nasz kod polski jest 8 na świecie. A zauważcie, że na przykład Hiszpanie czy Brazylijczycy mają swoich youtuberów, wiecie, po 4 miliony subskrypcji, 6 milionów subskrypcji. Tam w ogóle Stumble Guys jest dużo popularniejsze też. Też więcej osób mówi na przykład po hiszpańsku czy portugalsku niż po polsku, to jest oczywiste. Więc słuchajcie, naprawdę, mobilizujmy się, wpisujcie kod Abra, powiedzcie o tym swoim znajomym. No właśnie, a może dostaniemy polskiego skina, fajnie by było. Jednak twórcy gry ostatnio ze Scopely, oni jakby słuchają. Serio, zauważcie, to było takie proste, aby stworzyć tego blokdasza, każdy go chciał i oni zawsze się wypierali, a jednak teraz coś do nich dociera. To jest emo, całkiem fajne. A ja chciałem zobaczyć, słuchajcie, tą emotkę. Bubble Pipe, czyli fajka wodna. Spoko to wygląda, naprawdę nieźle. Ale dawaj, lecimy z kolejnymi skinami, słuchajcie. Kolejne skóreczki muszą być tutaj, słuchajcie, odhaczane. Nie widzę innej możliwości. Więc dawaj. O, będzie nowy skin. Dobrze, The Pulse. No, okej, okay. On już tak jak rozmawialiśmy wczoraj, wygląda jak podrobiony Steel z Brawl Stars. Dlaczego podrobiony? No bo wiadomo, że oni nie mogą ze względu na prawa autorskie zrobić tego tak, jakby chcieli. Ale on ewidentnie ma nawiązywać do Steel z Brawl Stars. Okej, okay, dajmy tutaj kolejną szansę. Może tym razem też będą dobre bloki. Zauważcie, przez to, że mamy stoper, to wiemy, ile boty są w stanie wytrzymać. Tutaj były takie rundki po 30 sekund, były takie po 50, tam chyba, że 48 sekund, prawda? No więc właśnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ej, dobra, muszę przyznać jedną rzecz. Trochę miałem gdzieś tego skina, no nie? Którym gram, ale on świetnie, rewelacyjnie wygląda na tym blokdaszu. Ej, dobra, muszę to zrobić, słuchajcie, muszę to zrobić. Uwaga. Pu. O, da się! Da się! O kurde. To tym bardziej ta mapa jest... Wow. Rozumiecie, już jesteście w tragicznej sytuacji i nagle se save'ujesz w taki sposób. Nie, to jest bajka, to jest boskie, że ktoś to stworzył. No słuchajcie, ja naprawdę nie chcę tutaj się podniecać ze względu na jakąś mapę, ale po prostu muszę to robić, no bo 2 lata na to czekaliśmy. No patrzcie to! Nie było czegoś takiego, takie lasy... Yo, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. A ten koleś do tej mapy to jest 10 na 10. Ej, zdecydowanie jutro. Definitywnie gramy to, słuchajcie. Gramy to po prostu już nie z botem, a z Julii. Oczywiście, moja dziewczyna Julii bardzo dawno nie gra w Stumble Guys, dodatkowo ona też nie ma 1000 godzin w tej grze, tak jak ja. Natomiast na pewno znacznie dłużej przetrwa niż boty, prawda? Jakby to jest w miarę oczywiste. I mam nadzieję, że dzięki temu na przykład zobaczymy jeszcze kolejne konfiguracje właśnie tych oto laserków, bo zauważcie jedną rzecz, że tutaj, słuchajcie, tak naprawdę to co gierkę, słuchajcie, widzimy jakąś nową konfigurację. Jakby totalnie. No patrzcie, o dobra, o Jezu, ale to zrobię, ale to zrobię. Dobra, pał. Nie, no nie. No nie pozwoliliście mi na... Serio? Zabrakło mi sekundy, żebym spróbował. Dawaj, jeszcze raz, once again. Może tym razem, słuchajcie, się uda. Bo naprawdę, ja powiem wam, że stojąc naprzeciwko tych laserków, wy pewnie myślicie, o lol, przez tego X-a jest tak łatwo przeskoczyć. Nie, właśnie... Okej, jak ta mapa wyjdzie, to na pewno sobie zagracie, ale mogę wam powiedzieć, że to jest takie trochę doświadczenie, o, że masz takie, o kurde, czy na pewno,
to się uda. No właśnie, to się tylko wydaje takie ez. A to jest do nauczenia. Trochę ksejwowanie. Może trochę tak. Dawaj jeszcze raz. W takich sytuacjach chyba będę po prostu musiał na 5 sekund być cicho, skupić się ewentualnie i przeskoczyć, bo naprawdę to jest coś takiego jak z sejwowaniem, że dobrze by było się trochę skupić. Na zasadzie, że sejwowanie, no wiadomo, jak się skupisz, to ci zawsze pewnie wyjdzie. A tutaj też jest coś takiego, takie obawy, trochę takie obawy, czy na pewno wszystko będzie git. Patrzcie, to jest inny kolor lasera, ten, a ten jest taki bardziej pomarańczowy, łososiowy, a tamte są takie mocne, nasycone, czerwone. Okej, dużo botów odpadło, więc nie wiem, czy dotrwamy do jakichś fajnych tutaj przeszkód. Zobaczymy, otworzę im tutaj drogę, to może ktoś akurat przeskoczy sobie tą drogą. Natomiast widzę, że tutaj znowu kolejna fala, no właśnie, będzie z klockami. Ja widzę, słuchajcie, już kiedy będzie fala mniej więcej z klockami, a kiedy nie. I nie podoba mi się to, że zostało tylko dwóch graczy. Czy dwa boty. Dobra, znowu wam rozbiję, że może przejdziecie dołem. Proszę, nie zgincie, proszę, dajcie mi jakąś dobrą falkę. Bo 45 sekunda jest, no nie? Więc tutaj jeszcze może... Okej, przetrwali? Jeden nie. Że tutaj może się coś stać. Patrzcie, nie ma lasera na dole. Okej, dobra, weź to przetrwaj, stary. Weź to przetrwaj. Bo ja chcę to... O kurde. Ale jaja. Oj, to jest potężne. Patrzcie, tu nie było laseru na przykład na dole, tylko tu po lewej, ale jaja. Możesz spaść na przykład, możesz zasejwować, że możesz wyskoczyć poza mapę i wrócić. Ej, chcę to sprawdzić, lol. Okej, mamy jeszcze tego gościa i tego gościa także. Więc wejdziemy sobie teraz do sklepu, znowu sobie zakręcimy. Wiadomo, teraz już akurat może być dużo duplikatów, bo zostały nam 4 skórki, a nie 15, tak? Dodatkowo oczywiście animacje, kroki i tak dalej. Okej. Byliśmy całkiem blisko, słuchajcie, nowego skina, więc kręcimy sobie znowu. Ja bardzo chcę mieć, słuchajcie, tego gościa nasmarowanego oliwką, bo on naprawdę śmiesznie wygląda, serio. Bardzo ciekawy jest. Jak na Stumble Guys, to jest w ogóle mega ultra ciekawe. Dobra, dostajemy Neon Blade i to jest właśnie nowy skin. Na początku ja mówiłem, że te neonowe mi się nie podobają. Natomiast słuchajcie, ten miecz do mnie przemawia. On jest ciekawy. On, słuchajcie, jest naprawdę ciekawy. W ogóle cały ten skin naprawdę jest całkiem fajny. Nie żartuję. To teraz lasery. No dobra, zobaczmy, słuchajcie. Laserowy Block Dash. Legendarny. Okej, mam jeszcze w ogóle jedno rozwinięcie dla twórców gry. Słuchajcie, gdyby oni stworzyli coś takiego, ale taki legendarny blok dash, że ten z tymi innymi blokami, wiecie, że ta czerwona mapka. Inaczej, wiecie, czym się różni zwykły blok dash od legendary blok dasha? To żeby wziąć legendary blok dasha i też powrzucać takie schematy. To by było grube. Patrzcie, właśnie się pojawił laser tutaj zielony po prawej. Nie było go wcześniej. I on, słuchajcie, patrzcie to, pa. O kurde, zróbmy to. Pał. A, za daleko, ale to się naprawdę da zrobić. Serio, to się da zrobić. Ej, dobra, dawaj jeszcze raz. Za mocne, zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Serio, ale to jest grube. Tak samo, słuchajcie, zrobić blok. Kolejny genialny pomysł. No to wpadam, słuchajcie, w pół minuty, a oni, albo w pół sekundy, a oni tego jeszcze nie zrobili. Blok dash, albo inne mapki. Lavaland, Laser Tracer, cokolwiek. Ze zmniejszoną grawitacją. Czyli troszeczkę taką grawitacją jak na mapkach kosmicznych, no nie? Wiecie, o co chodzi, no nie? Ja nie mówię, że aż tak mamy przeskakiwać, ale przykładowo, że jesteś w stanie przeskoczyć takie dwa bloki i przez to sama gierka polega na tym, że już nie masz na przykład ściany z dwóch bloków, a tylko z trzech bloków minimum, z czterech i tak dalej. Kumacie, co mam na myśli, no nie? O wow, dobra, i to jest piękne. Czemu oni tak odpadają? Czemu? No dobra, to co? Dawaj, lecimy dalej z tymi skinami. Dalej nie mam tego gościa. No, kurczę, którego bym chciał. On jest epikiem, więc no, teoretycznie szansa powinna być na niego większa. Chociaż oczywiście na tych wszystkich betach chyba wszystkie rzeczy w danym kole mają podobną szansę. Tam, no, że skiny tyle samo. Po 3%. Okej, na każdą jedną rzecz poza krokami masz 3%, a niektóre kroki mają też po 3. No dobra, to wiadomo. Czyli szansa 1 do 30. Ja oczywiście, jako że to mam za darmo, mogę zakręcić 100 razy, a mogę zakręcić 1000 razy, mogę zakręcić milion, jakby mi się chciało. Więc wystarczy kręcić i nacisnąć klawisz escape, kręcić i nacisnąć klawisz escape i tak w nieskończoność. Więc mogę to robić, ale ja bym nie chciał tak go trafić, bo chciałbym zobaczyć, jak ta wskazóweczka nadlatuje na tego wielkiego gościa Mariusza Pudzianowskiego. Nowa skórka, laleczka wudu. Okej, jest tłusto. No tak, ona jest świetna moim zdaniem. No to jeszcze raz, słuchajcie, laserowy block dash, legendarka. Ja bym bardzo chciał, słuchajcie, złapać się na ten moment, że wyskoczę poza platformę i wrócę na nią, bo to jest naprawdę przeginka. Jakby, serio? Niezły ping, naprawdę niezły. Nawet na becie się dzieją takie lagi. No to jeszcze raz, naprawdę, ej, o, teraz mam ping 40, 50, 120, 180.
Sami widzicie, co się dzieje. I to na becie, gdzie nie, jakby nie potrzebuje internetu. Dziwne to jest, słuchajcie, dziwne. Teraz znowu mam jakiś wysoki ping, ale jeszcze taki grywalny, więc liczę na to, że zaraz, słuchajcie, jakaś fajna przeszkoda się pojawi i będziemy mogli ją właśnie jakoś fajnie sobie przeskoczyć. Dobra, ja oczywiście będę tutaj rozbijał jak najbardziej tylko się da wszystkim tym botom. O, ruszył się laser, słuchajcie, ruszył się laser. Muszę to wykorzystać, słuchajcie. Patrzcie to, pa. Czyli robię tak. No ej! Ej! Ej, dlaczego? To jest jeszcze do nauczenia. Mega dobrym pomysłem byłoby wziąć emotkę piłki, wyskoczyć nią i nią wrócić. To chyba wtedy by się udało. Natomiast na jutrzejszy odcinek ewidentnie na tą mapę biorę człowieka, żeby zagrać dłużej niż minutę czy dwie.